Witaj, dobry człowieku, który tu trafiłeś. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Siostro, słyszę Cię. W poprzednim odcinku spotkaliśmy się z Asią, ale ponieważ nagranie rozmowy z Asią trwało ponad 2 godziny, zdecydowałam się podzielić je na 2 części. I właśnie teraz zapraszam Cię na tą drugą część. Pierwszą znajdziesz również na tym kanale. Zapraszam do słuchania. To było takie prześmiewcze, takie kiedy, no wyobrażam sobie wiele moich znajomych kobiet, nawet nie tylko 20-letnich, ale 30-40-letnich, które w bardzo trudnej sytuacji, jeżeli się znajdą, to chętnie zadzwonią do mamy, bo mają z nią taką relację. Wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, nie? Więc to też dla mnie jest takim właśnie wyrywaniem z tego bezpiecznego środowiska relacji rodzinnych. No co dzieje się niestety w znaczy, formacji? No w ogóle, wiesz, relacja rodzinna to jest osobny rozdział, bo ja, oczywiście, że ja się chciałam podporządkować temu, jak to życie w zgromadzeniu płynie i wręcz ta moja, głównie mama, która to bardzo mocno przeżywała, znaczy tata też przeżywał, ale on to tam na swój sposób, tak? Natomiast mama miała bardzo dużą potrzebę rozmawiania ze mną, dzwonienia. I oczywiście, jakby zabierając to z kontekstu zakonnego, ja jak najbardziej jestem świadoma tego, że to jest kwestia do pracy w każdej relacji dorosłej córki i matki i tego nieprzecięcia pępowiny i postawienia pewnych granic. I oczywiście jakby to ja nie mówię, że to jest dobry wzorzec, tak? Natomiast nie zmienia to faktu, że mamy, jak to się ładnie mówi, tu i teraz, na tamten czas, tak? Jest 19-letnia tak. Dziewczyna w klasztorze, jest matka ileś kilometrów 10 dalej, która to przeżywa. Może jest niedojrzała, może nie odcięła pępowiny, może, nieważne, to jest na jej terapię, nie na moją. To ja poszłam do zakonu, nie moi rodzice. Więc oczywiście ja rozumiem, że niewskazane jest codzienne telefonowanie, ale moi rodzice dzwonili do mnie raz w tygodniu. I to było za dużo. Nikt mi tego nie powiedział wprost, ale teraz jak o tym rozmawiamy, to też przypomniałam sobie, że podczas tych moich formacyjnych rozmów padło coś takiego, że być może ja do klasztoru uciekłam przed toksyczną relacją z mamą. Wiesz, ja już mam teraz plus 20 do tamtego wieku, różne sytuacje po drodze w życiu i tak jak tam nadmieniłam, myślę, że nie ma nietoksycznej relacji z mamą, myślę, że każdy ma ją na swój sposób toksyczną i jakby się rodzic nie starał, to zawsze coś schrzani. Jest to nieuniknione, natomiast no, nie uważam, żeby osoba, z którą wówczas rozmawiałam, moja formatorka, była osobą posiadającą wystarczającą wiedzę, kompetencje i mającą przede wszystkim prawo do tego, żeby w taki sposób określać moją relację z rodzicem, bo ani to czas, ani miejsce i jakby wiesz, no ja wychodzę z założenia, że po prostu to ja powinnam gdzieś spróbować moją mamę na przykład przeprowadzić przez to, przygotować ją do tego, że za sekundę będzie nowicjat, tak? Albo nie będzie, jak się okazuje. Będzie nowicjat, w którym ja na przykład nie będę mogła z nią rozmawiać. Ale co ta moja biedna matka jest winna, że moja opiekunka ma taką, a nie inną wizję na nasze kontakty? A no właśnie, bo tu też zahaczasz o to, co chciałam cię zapytać, bo no jakby nie zdając do tego nowicjatu, dostałaś jakieś wytyczne, śmieszne, ale jednak, dlaczego nie zdajesz? Czy zaczynając formację, ktoś wam powiedział właśnie, co trzeba zrobić, żeby zdać? Czy były jakieś jasne, nie wiem, warunki, nie wiem, nawet jakiś obraz idealnej siostry? To chyba, nie wiem, czy teraz jeszcze tak się robi, bo kiedyś się robiło jakąś postać tego idealnego ucznia, coś takie były akcje w pedagogice, w sensie, że tam no, ocena się pisała później. Czy ktoś jakby w jakikolwiek sposób wprost powiedział, jakie cechy musi mieć ta dziewczyna, ta postulantka,
żeby było coś takiego, aha, widać, że jesteś na dobrej drodze, możesz iść do nowicjatu. Nie. Krótko, nie. Nie, jakby wiesz, no... Wtedy jakby z czego to bierzesz? Po czym wnioskujesz? Jaka powinnaś być jako siostra? No w ogóle, jaka powinnaś być jako siostra? Po czym to wnioskujesz? Bardziej po właśnie jakichś rozmowach, jakichś lekturach, które są podsyłane, ogólnej atmosferze, po czym? Wiesz, no dla mnie jakby takim... Jeśli wchodzisz między wrony, musisz krakać tak jak one, tak? To znaczy wchodzisz do danej wspólnoty, to i nie odkrywam Ameryki tym, że przez naśladownictwo się uczymy, tak? Więc wchodzisz do pewnej wspólnoty, wchodzisz do pewnej rodziny, tak to szumnie nazwijmy, no i podpatrujesz, jak ten dzieciak, naśladujesz, ktoś cię upomni, a że nie powinnaś w obowiązku rozmawiać. Wiesz, no nie dostajesz instrukcji obsługi, tak? Jak wygląda posiłek, jak wygląda modlitwa, jak wygląda to. Gdzieś pomału się tego po prostu uczysz. No i teraz w moim odczuciu tak, no uczysz się, udaje ci się za tym nadążyć, no to chyba dobrze, nie? Nie wiem, wchodzisz w konflikty co chwila z kimś, albo co chwila coś ci się nie udaje, albo lądujesz na przysłowiowym dywaniku co 3 dni, bo coś nie tak, no to zapala ci się lampka, kurka, no chyba nie są ze mnie zadowoleni, tak? Trochę to na tak w zasadzie takiej szkoły. No i właśnie to też jest takie zadziwiające, wiesz, bo ja mam dość silny charakter. Wiele osób się potem śmiało, że może byłam po prostu zbyt inteligentna na różne sytuacje. Natomiast ja jakoś nie kwestionowałam mocno systemu. Ja nie byłam tą, wiesz, czarną owcą, której jest tam grożone palcem, tak? Nie było za bardzo takich sytuacji i jakby tak miałam takie poczucie, że no właśnie wpisuję się w ten obraz zakonnicy, tak? Że gdzieś tam nadążam za tym wszystkim. Aczkolwiek oczywiście, no pewne rzeczy i to jest właśnie jeszcze kolejny temat, tak? Że były sytuacje, które wydawały mi się dziwne, absurdalne, niepotrzebne. Tym bardziej, jeżeli masz jakieś doświadczenia z siostrami wcześniej. No i prosty przykład, no doskonale wiesz o tym, że one mówią do siebie po imieniu. A ktoś ci z uporem maniaka mówi, że po prostu, że mówimy do siebie siostro i że nie mamy ze sobą, nie ma bardziej i mniej lubianych. Wszystkie jesteśmy dla siebie porówno. A ty jesteś w tym od iluś lat i doskonale masz świadomość tego, że to tak nie wygląda, więc zaczyna się prowadzić takie trochę podwójne życie, tak? Ja nie zapomnę takiej sytuacji, bo tak oczywiście jako postulantki nie miałyśmy, właśnie nie wiem jak to nazwać, prawa, możliwości, nie powinnyśmy utrzymywać jakichś bliższych, bardziej przyjacielskich relacji z siostrami wyższego rzędu, tak? Z juniorystkami, z profeskami. No a ja na swoje nieszczęście, z racji na to, że byłam z siostrami już wcześniej blisko, dużo się znałam i tak się poskładało, że byłam w tej wspólnocie z siostrą, która była mi po prostu najzwyczajniej w świecie jakoś bliższa, tak? Można powiedzieć, że się kumplowałyśmy, o. I teraz wyobraź sobie sytuację, w której na przykład pracujesz z tą siostrą razem w obowiązku, powiedzmy, że w polu. No źle jest widziane, jeżeli widzą, że jakoś bardziej dowcipkujecie, żartujecie, gadacie zbyt swobodnie ze sobą. Co znaczy zbyt swobodnie? No tak normalnie, jak ja na przykład rozmawiam teraz z tobą, tak? No więc już się robi taki dysonans, bo jak nie ma nikogo w okolicy, to sobie rozmawiamy normalnie jak ludzie, a jak ktoś jest w okolicy, to jest per siostro i najlepiej oczywiście nie rozmawiać w obowiązku, tylko oddawać się wtedy pracy i pobożnym myślom. Natomiast jest sytuacja, że z tą siostrą pracujesz, wiesz, że jest w gorszym stanie zdrowia, że coś się jej tam dzieje, tak, nie wiem, jest przeziębiona, cokolwiek. Ona się nie pojawia na śniadaniu, nikt się nie ruszy, żeby jej zanieść jedzenie. Ja pamiętam tę sytuację doskonale, bo ja się przemknęłam chyłkiem do niej, do pokoju, czego nie powinnam robić, gdyby ktoś mnie po prostu zauważył, się czułam jak złoczyńca wtedy, żeby sprawdzić, co u niej, czy wszystko dobrze i czy ktoś w ogóle przyniesie jej coś do jedzenia. I to jest absurdalna sytuacja, bo jakby no, jakieś dziwne zasady i reguły, które nie mają dla mnie nic wspólnego z postawą
chrześcijańską, zaczynają dyktować, wiesz, ustawiać twoje życie i no i ja się w takiej sytuacji pytam, no, czemu? Ale teoretycznie nie powinnam pytać, powinnam to przyjąć. To jest ciekawe, ale to jest całkowita dygresja, więc zaraz od niej odbiję do naszego tematu, bo jak ciebie teraz słucham, no i sama mam takie doświadczenie, że jakby wiem, że to, o czym mówisz, nie jest wymyśloną historią, tylko że takie rzeczy się wydarzają i słyszę już różne opinie, z którymi się bardzo często spotykam, że nie, w ogóle absolutnie tak nie jest, bo ktoś zna siostry i one są miłe, uśmiechnięte i tak dalej. I wiesz, teraz słucham ciebie i sobie myślę, jakie to jest przerażające, że rzeczywiście tam się dzieją tak dziwne rzeczy, bo my teraz na szczęście nie rozmawiamy o jakichś takich bardzo poważnych nadużyciach, w sensie tutaj myślę o tej relacji, o której z tą siostrą mówisz, że to są jakieś dziwne rzeczy, które odczłowieczają pewne zachowania i one tam naprawdę są i naprawdę jest trudno uwierzyć w to, że to się dzieje w zakonach, będąc na zewnątrz, ale zostawimy ten temat na chwilę, bo chcę jeszcze wrócić do tych argumentów, które tu usłyszałaś, bardzo dziwnych. Tak sobie myślę, że jakiekolwiek one by były, to przejrzysta jest dla mnie taka sytuacja, że wcześniej coś się wydarzało, na przykład, że mówiłaś tam, że miałaś ogień, mówiąc o mężczyznach. Tak. Czyli wyobrażam sobie, że młoda dziewczyna w jakiejś sytuacji opowiada o mężczyznach i siostra odpowiedzialna za ich formację jakby widzi ogień. Ogień, czy cokolwiek tam widzi. I na jednej z takich rozmów formacyjnych mówi, siostro, wiesz, no słyszałam, jak to opowiadałaś, widziałam to ten ogień. To było niestosowne, tak, cokolwiek. Czy coś takiego cię spotykało? Nie, ja nawet doskonale wiem, czego dotyczyła ta sytuacja. Dotyczyła dwóch sytuacji. Bo jeszcze ci tak wejdę w słowo, bo chodzi mi o to, że no, ten proces formacyjny, jakby wchodzisz właśnie w to, trochę się uczysz tego życia i teraz właśnie ktoś widzi, że popełniłaś błąd, tłumaczy ci, na czym ten błąd polega, no i ty masz szansę, myślisz sobie, aha, to ja wtedy się nauczę nie popełniać już tego błędów, albo aha, no to jeżeli to jest tutaj błędem, no to ja mam inne myślenie i to nie jest, nie? Że to jest dla mnie taka jakaś klarowna sytuacja. Wiesz co, odnośnie tych mężczyzn straszliwych, to sytuacje, które jedyne dwie, które jakby można pod to podciągnąć, są takie. Jedna dotyczyła mojego ówczesnego przyjaciela, który w tamtym czasie był w seminarium w innej diecezji i mieliśmy wtedy taki piękny, archaiczny zwyczaj pisania do siebie listów, takich normalnie, na papierze, nie? Oczywiście te listy przechodziły przez ręce opiekunki. Nie wiem, czy czytała, czy nie czytała, jakby nie działo się tam nic nadzwyczajnego w tych listach. Natomiast ja podczas jakiejś rozmowy z nią, jednej z wielu, entuzjastycznie opowiadałam o tym, jaka ta relacja jest ważna dla mnie, ona w ogóle, ta relacja nie była taka znowu oczywista, bo my trochę byliśmy z różnych światów, tak nam się jakoś śmiesznie życie poskładało, że się okazało, że się super dogadujemy. Więc ja się po prostu cieszyłam tą relacją. To była jedna sytuacja, a druga sytuacja była jeszcze bardziej kosmiczna, dlatego że, tu jest milion dygresji, ale żeby to jakby maksymalnie skrócić, byłyśmy z postulantkami na Misterium Męki Pańskiej w zaprzyjaźnionym zgromadzeniu męskim, w nowicjacie zaprzyjaźnionego zgromadzenia męskiego w pobliskim mieście. I okazało się, że tam w nowicjacie jest brat księdza, którego ja w tamtym czasie znałam, który notabene dość przyjeżdżał rekolekcje i tak dalej. I na tym misterium przeżyłam taką na tamten moment dla mnie bardzo znaczącą chwilę, dlatego że on grając, już nawet nie pamiętam kogo on tam, nawet nie pamiętam jak miał na imię, grając, my siedziałyśmy jakby, była nawa główna, my siedziałyśmy, ja przynajmniej, nie wiem gdzie były inne siostry, siedziałam tak na samym końcu tej nawy głównej. Akcja się toczyła tam pod ołtarzem i on, nie pamiętam jaką tam rolę grał, być może nawet był samym Jezusem Chrystusem. W każdym bądź razie mogło tak być. I on cisnął sakiewką ze srebrnikami od Judasza, cisnął tak po ziemi, ona się sunęła przez tą całą nawę i zatrzymała się na moich stopach. Więc ja wtedy, szukająca znaków bożych po prostu na każdym zakręcie i w każdym szeleście liścia i w ogóle wszędzie, przeżyłam bardzo ważną na tamten moment dla siebie chwilę, bo tak sobie już tam nie zagłębiając się, co ja tam wtedy czułam, ale ogólnie, że tam każdy z nas jest takim Judaszem, żeby tamtego Jezusa sprzedał, a co jest tam moimi srebrnikami, wiesz, jakieś takie rozważania. Bardzo mnie to poruszyło.
poruszyło, absolutnie w kontekście religijnym. I o ja głupia, bazując na tym, że jest to brat człowieka, którego znam, napisałam do niego list. A w liście owym napisałam, jak bardzo to było dla mnie mistyczne przeżycie w ogóle duchowe. I zostałam wezwana tu, owszem, tak, zostałam wezwana do mojej opiekunki na rozmowę, dlaczego ja do tego nowicjusza piszę listy. Więc ja, jak Bogu samym na świętej spowiedzi, opowiedziałam jej dokładnie tą samą historię, którą teraz opowiadam tobie i która była zawarta w tym liście, gdyby ona, posiłkując się swoją władzą, go na przykład przeczytała, tak? Absolutnie z pełną otwartością opowiedziałam jej o tym. Mało tego, opowiedziałam o tym, jak bardzo to dla mnie było ważne z punktu widzenia takiego wiary, tak? Że ja w nim nie widziałam wtedy Krzysia z Dzisia czy Henia i Ksińskiego, tylko że to ten Jezus te srebrniki po prostu, wiesz, trzepnął mi nimi, nie? I powiedział, zastanów się, dziewczyno, nad swoim życiem. No, ale widać, argument nie przemówił. I to były takie dwie sytuacje, w których pojawił się jakiś wątek mężczyzn, no i miałam ogień w oczach. Natomiast też, wiesz, nie było takiej rozmowy na zasadzie, siostro, to jest niestosowne. Wiesz, inna sprawa, czy ja uważam to za zasadne, czy nie, ale nie było takiej rozmowy na zasadzie, proszę tak więcej nie robić, proszę się nie odzywać do mężczyzn, proszę na nich nie patrzeć, tak? A poza tym, nawet gdyby taka rozmowa była, to ja uważam, tak jak mówiłaś, nie? Jest jedna akcja, ktoś uważa to za niestosowne, zwraca mi uwagę. No i życie toczy się dalej, tak? Ja mogę jeszcze zaliczyć ileś akcji, które nie będą po myśli mojej formatorki. Albo nie będą się wpisywały w idealny obraz zakonnicy w danym zgromadzeniu. Swoją drogą to jest dobre pytanie, na jakiej podstawie ten obraz jest budowany. Ja akurat nie przypominam sobie, żebyśmy, na pewno nie czytałyśmy całych konstytucji zgromadzenia. Znaczy to nie to, że one były jakieś tajne, no mogłam to sobie zrobić w bibliotece na własną rękę. Czytałyśmy jakieś tam fragmenty. Natomiast no pokuszę się o takie stwierdzenie, że tam nie ma mowy o takich bzdurach, jak to, że mam nie trzymać rąk w kieszeniach. Bo, a uwaga, dlaczego? Bo będzie mi za wygodnie. Sorry. Już nawet, wiesz, przyjęłabym pokornie, siostra, to niekulturalne, no tak, jak tam, jak facet zdejmuje kapelusz, tak siostra, no niech siostra nie trzyma rąk w kieszeniach. No okej, okay, ale bo będzie mi za wygodnie. Bo to wszystko mi się zbiera trochę w taki obraz. Czy ktoś się uwziął? Nie, to nawet nie to. Ale takiego, że też trochę już o tym wspominałaś, że jesteś młodą kobietą, ale jednak dorosłą. Na tyle dorosłą, żeby, nie wiem, wybrać kierunek studiów. I jasne, można być w takich układach z rodzicami, że tą decyzję jakoś oni mają większy albo mniejszy wpływ. Tak jest u młodych ludzi. Ale też na dobrą sprawę możesz się wyprowadzić i iść na studia. Podejmujesz już takie decyzje. Podejmujesz też decyzję, że się z kimś spotykasz, że wchodzisz z kimś w związek, nawet wcześniej. A tutaj nie masz w ogóle żadnej, nie wiem jak to powiedzieć, władzy podjęcia tej decyzji. To znaczy masz, w sensie możesz powiedzieć, nie wiem, nie podoba mi się tutaj, odchodzę. Ale w drugą stronę już nie. Że nie masz jak powiedzieć, aha, dobrze, to ja, nie wiem, spróbuję ten kolejny rok, albo wydaje mi się, że to jest moje życie, że to odpowiada stylowi, w jakim chcę żyć, no to chcę próbować dalej. Tylko ktoś podejmuje tą decyzję za ciebie i jestem też w stanie to zrozumieć w takim kluczu właśnie, nie wiem, że znamy to zgromadzenie, wiemy właśnie, czym ono się kieruje i teraz widzimy, że ty się kierujesz czymś innym, mamy czymś innym, ale wyobrażam sobie w tym momencie jakąkolwiek rozmowę. A w tym momencie, o którym ty mówisz, widzę właśnie młodą dziewczynę, która jest całkowicie zaangażowana, chce w tym zgromadzeniu być, w ogóle całe życie najlepiej, i ktoś jej mówi, że nie, to nie jest twoje miejsce. I brakuje mi tego momentu, jakby, wiesz, w ogóle pytania do ciebie, czy ty uważasz, że to jest twoje miejsce? Tak, ja uważam, że to jest miejsce. Aha, nie wiem, siostro, to wiesz, bo my widzimy, że trochę tu nie pasujesz, bo to. Teraz, nie wiem, zróbmy coś z tym, porozmawiajmy o tym. I też na przykład tam mówiłaś, że padł ten argument odnośnie modlitwy, że ty masz problem z modlitwą. Czy ty w ogóle czułaś, że masz problem? Znaczy, wiesz, jakby komu to oceniać, no tak? No właśnie, nie? Na jakie jest kryterium, tak? Na jakiej podstawie? To jest dobre pytanie. Znaczy, nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, jakie jest kryterium. Czy kryterium jest to, że klęczę opierając pośladki o ławkę, czy jednak podnoszę się z tej, wiesz, do pełnego klęku? Czy mogę adorować na siedząco, czy mówię nam na klęk? Nie wiem.
wiem, wiesz, mam wrażenie, że to jest tak subiektywna, ale teraz zobacz, rozmawiam z tą formatorką, ona mnie, wiesz, cały czas w jakiś sposób rozpracowuje, żyje w takim przeświadczeniu, że te rozmowy są ważne, te rozmowy mnie w jakiś sposób rozwijają. To jest tak naprawdę jedyne narzędzie informacyjne. Że dzięki tym rozmowom ja staję się, uczę się jak być częścią tego, a nie innego zgromadzenia, tak? I jestem w moim odczuciu, to trochę tak jak ze spowiedzią, no albo wiesz, albo w to wchodzisz z pełnym otwartości sercem, albo lawirujesz, kombinujesz. No więc ja w to wchodzę z pełnym otwartości sercem. Więc trochę jak na spowiedzi, opowiadam jej, to było dla mnie, siostro, trudne, tu jest tak, tu jest tak, tu jest tak. I bardzo prawdopodobne, wręcz mogę powiedzieć, że niemal stuprocentowo prawdopodobne, że ja jej opowiadałam o tym, że tu mam trudność z modlitwą, że tu mi się nie chciało, że tu to, że tu tamto. I nagle, wiesz, nagle ktoś to wyciąga, ciach, no siostra nie da rady. Już pomijając to, że kojarzy mi się czymś takim, teraz głupie porównanie, ale ja czasami na takich obrazach widzę pewne rzeczy lepiej, że teraz ktoś ci mówi, pomidory ci nie smakują, a teraz pojedziesz w miejsce, gdzie będziemy jeść tylko pomidory. Mhm. I ja rozumiem to tak, że ja mogę powiedzieć, aha, no to nie, rzeczywiście pomidory mi nie smakują, nie będę tam jechać, albo nie, to miejsce jest dla mnie na tyle ważne, że zniosę to, nie wiem, przemogę się, będę jeść te pomidory, a jeżeli się okaże, że rzeczywiście nie daje rady, to nie daje rady. Że tego mi tutaj bardzo mocno brakuje, tej całej historii i jeszcze takiej... Żeby jeszcze było jasne, to też nie wyglądało w ten sposób, że ja, wiesz, opuszczałam modlitwy, nie wiem, no nie stawiałam się na nie, spóźniałam się i tak dalej. To jakby nie w tą kategorię szło. Ja po prostu rozmawiałam z nią szczerze na temat moich ewentualnych trudności, które spotykam na przykład na modlitwie. No mam poczucie, że od tego jest formatorka. Nie od tego, żeby później wykorzystywać to jako argument przeciwko mnie, tak? Tym bardziej, że to nie było w tym takiego kalibru typu modlitwa jest bez sensu. Nie będę przychodzić, siostro, na modlitwy. Mam to w nosie. Ciach, drzwi. A ty też pisałaś jakąś prośbę o ten nowy... Tak, to była jedyna sytuacja, w której ona mi zasugerowała, że no nie wiem, siostro, czy siostra jest pewna. To była jedyna sytuacja, kiedy przyszło do pisania prośby o nowicjat. A ja zgodnie z prawdą powiedziałam, że jestem pewna. I ją napisałam, ale wiesz, ja zresztą użyłam tego argumentu w rozmowie z prowincjalną, że to nie jest przypadek, że już nie pamiętam, ile nas tam wtedy było na tym roku, dajmy na to, że 10, tak? To nie jest przypadek, że 10 sióstr, jak jeden mąż, stresuje się, czy pójdą do nowicjatu i wyczekują tego pójścia do nowicjatu jak zbawienia. To dowodzi niedojrzałości i braku zawierzenia woli Bożej wszystkich kandydatek w tym zgromadzeniu? To jest też takie ciekawe, bo wiem, że są pewne różnice między zgromadzeniami żeńskimi a męskimi w tej kwestii. Wydaje mi się, że jednak, że mało jest różnic między żeńskimi zgromadzeniami. I ja niestety, jakby widziałam to będąc wcześniej, ale widzę to teraz rozmawiając z różnymi siostrami, że ta decyzja o tym, czy ta siostra właśnie się nadaje, czy nie nadaje, jest trochę w rękach jednej osoby. Mhm. I to, o czym tutaj mówimy, ona jest w rękach jednej osoby w jakimś niepisanym kryterium. Czyli można jakby użyć każdego argumentu, że ktoś się do tego kryterium nie pasuje. Dodać do tego jeszcze, że to jest rozeznanie woli Bożej, że to jest z natchnienia Ducha Świętego, biednego, wyświechtanego i przepchniesz wszystko. I teraz, jeżeli ja tego nie przyjmuję, to jestem niedojrzała i tym bardziej, no, nie ma dla mnie miejsca. Wiesz, też dobrym takim, nie wiem jak to powiedzieć, może nie dobrym, ciekawą kwestią jest to, że z racji na to, że ja gdzieś byłam blisko liceum, blisko parafii, blisko sióstr, dużo sióstr mnie, nawet nie było ze mną przez te 9 miesięcy w jednej wspólnocie, ale jak wróciłam do domu, plotki się wszędzie szybko rozchodzą, tak? Były siostry, które się do mnie odzywały, bardzo je za to cenię i bardzo, bardzo to było dla mnie ważne, bo
miałam takie rozmowy, gdzie siostry dzwoniły na przykład i prosiły, jakby chciały się ze mną zobaczyć i usłyszeć moją wersję wydarzeń, ponieważ po tych wszystkich decyzjach rady, kto gdzie jedzie, kto do nowicjatu i tak dalej, jest to ogłaszane we wszystkich domach zgromadzenia i w domu warszawskim, którego byłam sąsiadką, zostało powiedziane, że wspólnie z osobami odpowiedzialnymi podjęłyśmy decyzję, że ja na razie wracam na studia i w przyszłości rozważę powrót. Pytam się, po co? Takie, znaczy, no jakby... Po co? Jeżeli uważacie, że się nie nadaje z jakichś nawet absurdalnych przyczyn, to czemu to ukrywać? Czemu nie powiedzieć na obiedzie, kolacji, cokolwiek? Siostra Iksińska nie została dopuszczona do nowicjatu. Nazwijmy rzeczy po imieniu. I jakby też kolejnym dla mnie takim, wiesz, jakby ja z tą hipokryzją, bo to, że tam, wiesz, wszystkie siostry mówią do siebie, te, co się lubią, mówią do siebie po imieniu, a nam się wciska, że się mówi siostro, to są takie małego kalibru, takie niespójności, tak? To, że, nie wiem, no, doskonale w pewnym momencie łapiesz ten klimat, że byleby dociągnąć do ślubów, bo jak dociągniesz do ślubów, to będzie ci wolno więcej. Ale... Wiesz, nie wiem, no nie trzymamy rąk w kieszeniach albo nie wiem co tam jeszcze, no nie zakładamy nogi na nogę. No tak, to są takie, wiesz, niuansiki. Ale jeżeli jest tak, że po takiej sytuacji, która miała miejsce, ja mam kontakt z iloma siostrami i one są w ciężkim i głębokim szoku, że zapadła taka decyzja i naprawdę zbierają szczęki z podłogi albo mnie w bardzo wymowny sposób poklepują po ramieniu i dodają mi otuchy, no to chyba coś po drodze poszło nie tak. W ogóle wiesz, jak słucham Ciebie i próbuję jakoś to w głowie ułożyć, żeby tą rozmowę też przekazywać słuchaczom, to, żeby to było w miarę zrozumiałe, ale sobie myślę, że nawet nie wiem jak, że to są jakieś już takie tak dziwne i tak abstrakcyjne rzeczy, że nawet... Wiesz, i to nie o to chodzi, że ja uważałam siebie wcześniej, czy tuż po tym wyrzuceniu, czy że ja uważałam siebie za nietykalną, bo byłam z siostrami blisko, bo myłam okna na furcie i nie wiem co, pakowałam paczki dla biednych, tak? I że... Nie wiem, no, że byłam w tym liceum, że byłam w tej parafii i tak dalej i że ja jestem nietykalna i co bym nie zrobiła, to po prostu to jest taki pewnik, że jestem, wiesz, tak pewna siebie, że ja po prostu przejdę dalej. Ale jakby po drodze nie zadziało się nic takiego, co by miało mnie tak bardzo zdyskwalifikować, zwłaszcza na tak wczesnym etapie. To jest trochę tak, jakbyś pierwszaka nie przepuściła do drugiej klasy, czego się notabene w ogóle nie robi w edukacji, tak? No chyba, że już naprawdę jest jakaś totalna padaka i wiesz, będzie klęska dla dziecka z uszczerbkiem na jego zdrowiu emocjonalnym, tak? Ale tego się nie robi, bo pewien poziom dziecko ma osiągnąć na przestrzeni 3 lat edukacji początkowej. I tutaj podobnie, no jak można kogoś odstrzelić jeszcze z bzdurnych powodów po 9 miesiącach? Mi się jeszcze otwierają takie dwie rzeczy. O jednej już tutaj zahaczałam wcześniej, o tą jedną. Bo ja rzeczywiście, no właśnie rozmawiałam z różnymi kobietami w różnej sytuacji, też jeżeli chodzi o bycie w zgromadzeniu, też spotykam się właśnie z takimi kobietami, które nawet po wielu latach no, mają dystans w relacji do Pana Boga po kilkunastu, kilkudziesięciu latach, bo to, że zostały wyrzucone ze zgromadzenia właśnie na etapach formacji, spowodowało takie poczucie, o którym tutaj też trochę zaznaczałaś, odrzucenia od Pana Boga, że to w jakimś przekazie, też w tym sformułowaniu wola Boża, jest tak mocno sklejane, że ta wola przełożonych jest wolą Pana Boga, że ten pomysł przełożonych jest pomysłem Pana Boga, że właśnie ty bardzo chcesz być w tym zgromadzeniu, jakby odczytujesz to na modlitwie, że właśnie że czujesz się tutaj, że to jest twoje miejsce i nagle przełożeni ci mówią, nie, to nie jest twoje miejsce. Dlaczego? No bo taka jest wola Pana Boga. Czyli co? Pan Bóg mi mówi, nie chcę cię tutaj. Najpierw mnie pociągał w modlitwie, nie wiem, w słowie, nie wiem, może nawet jakiś ksiądz mi przez powiedzi to powiedział. Tak jak mówisz, nie, miałaś ten sygnał od sióstr.
aha, to Pan Bóg mnie do siebie przyciąga i nagle mówi, nie, ja już Ciebie nie chcę. No powiem szczerze, dla mnie to jest karygodne. Ja zastanawiam się, czy ktoś, czy którakolwiek z przełożonych, czy z formatorek w ten sposób traktując siostrę, nawet jeżeli zauważają bardzo konkretne i sensowne argumenty, dlaczego ona ma nie być w tym zgromadzeniu, czy ktoś w ogóle bierze odpowiedzialność za te dziewczyny i za ich relacje z Panem Bogiem, która w tym momencie jest łamana. I wyobrażam sobie, że siostry nas słuchające mogą teraz powiedzieć, a, bo to jest tak, że jak to jest prawdziwa relacja, to ona przetrwa. A jak nie jest prawdziwa, to nie przetrwa. No, nie, tak, to jest... Właśnie miałam dokładnie, wyjęłaś mi to z ust, bo to jest takie mega wygodne, nie? Takie zdejmujące odpowiedzialność z ciebie. Jestem przekonana, może nie powinnam tak generalizować, bo nie siedzę w głowach wszystkich formatorek, które doprowadziły do takiej sytuacji i wszystkich rad prowincjalnych. Więc nie wiem, no być może są takie, które są refleksyjne i gryzą się potem w swoim sumieniu z takimi, a nie innymi decyzjami. Natomiast wyobrażam sobie, tak mi się zdaje, że to jest takie łatwe do usprawiedliwienia na takiej zasadzie, że Boże, ja Tobie zawierzam tą decyzję, tą osobę, prowadź ją. Pan Bóg z każdego zła może wyprowadzić dobro. To są takie, wiesz, to jest takie pustosłowie, na które ja mam alergię od tamtego czasu. Alergię, naprawdę po prostu reaguję nerwowo. Wiesz, to też jest takie, no na przykład, relacja z Bogiem tej osoby nie przetrwała. Nie wiem, odwróciła się od Kościoła, od Boga i tak dalej. Nie była wystarczająco dojrzała. Tak? Po prostu. Jednak uciekła do tego klasztoru przed czymś. Jednak to była, wiesz, była jakaś forma, no właśnie, ucieczki, szukania sobie miejsca w sytuacji zagubienia życiowego. Wszystko można tak usprawiedliwić. Wszystko można tym wytłumaczyć. Ta wola Boża jest tak pojemna, biedna i ten Duch Święty po prostu jest taki elastyczny. Jeszcze jeden taki temat, myślę, że już na koniec, bo powiedziałaś bardzo ciekawie, że było Ci trudno wrócić do życia poza zakonem po 9 miesiącach. Ja prowadząc Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym spotkałam się z kilkoma dziewczynami, które też wychodzą z pierwszego etapu formacji początkowej i jest to dla mnie bardzo zastanawiające, co dzieje się przez 9, przez rok, przez 7 też była taka sytuacja, co dzieje się w tej formacji, że po roku jest Ci trudno wrócić do życia sprzed roku. No bo, no nie wiem, ja wiele już miałam różnych zmian w życiu. Nawet to, że przeprowadzam się na rok do Krakowa, po roku stwierdzam, że a nie, jednak wracam do Poznania, nie jest jakimś dużym kosztem i obciążeniem, po prostu wracam do Poznania. Jeszcze jakby wracam w tamto miejsce, w które byłam, więc przypominam sobie tylko stare ścieżki i w nie wchodzę. Tym bardziej, że no Ty jesteś osobą z dużego miasta, co też sprawia, że musisz mieć jakieś ogarnięcie życiowe, żeby się po prostu nie wiem, w tym mieście, że nie wiem, że do szkoły jeździsz komunikacją miejską czy czymkolwiek takim, że to nie jest tak, że nagle byłaś sobie, mieszkałaś w małym miasteczku czy tam wiosce, byłaś w tym zgromadzeniu i teraz trafiasz do dużego miasta i się tam musisz odnaleźć na nowo, nie? Jak myślisz, co się dzieje w tej formacji, że to jakby Cię tak bardzo zmienia? To jest trudne pytanie. Ja w momencie pójścia do klasztoru, ja już trochę w nim głową i sercem byłam wcześniej, to o tym mówiłyśmy, tak? Ale tak bardzo byłam przekonana o tym, że to jest moje miejsce, że chłonęłam to jak gąbka i wchodzisz w pewien rytm, który staje się Twoim rytmem, wchodzisz w pewne schematy, które przyjmujesz za swoje, nawet jak coś tam Ci, wiesz, trochę nie gra albo wydaje się śmieszne albo dziwne, no to mówisz sobie okej, no tak ma być, tutaj tak jest. To wszystko jest podsycane takim, wiesz, podlewane takim sosem pokazywania Ci, że jak tak robisz, to właśnie super, nie? To jesteś na dobrej drodze, to jest miłe Panu Bogu. No nie mogę tego inaczej nazwać, jak trochę takim urabianiem. I w momencie, kiedy ktoś Ci to wszystko z dnia na dzień zabiera, kiedy to nie jest Twoja decyzja, to ja bym to też porównała, wiesz, do takiego rozstania pary, gdzie na przykład rzuca Cię partner, tak? Myślę, że wtedy też zaczęcie życia od nowa, nawet jak chodziłaś tą samą ulicą wcześniej i znasz każdy zakamarek, to otwiera się taki nowy, początkowo bardzo bolesny rozdział w życiu, że też się uczysz od nowa robić najprostsze rzeczy, tak? Poza tym myślę, że w tamtym momencie akurat
z racji na uraz, który miałam do psychologii wszelakiej, nie poszłam wtedy do żadnego specjalisty, ale podejrzewam, że gdybym to zrobiła, to pewnie ktoś by powiedział, że jest to depresja albo jakieś jej przynajmniej początkowe stadium. No i dobrze wiemy o tym, tak sądzę, że jest to już wiedza ogólnie znana, że wiesz, okazuje się, że umycie zębów jest wyczynem. To nie była kwestia tego, że wiesz, ja się, nie wiem, bałam wsiąść do autobusu i przejechać ileś tam, bo ja takie rzeczy ogarniałam. Najlepszym dowodem jest na to, że ja wróciłam w czerwcu do domu, a na studia dostałam się tam na początku lipca, więc ja pomimo swojego stanu psychicznego, emocjonalnego ogarnęłam się na tyle, żeby po roku sadzenia pomidorów dostać się na dwie uczelnie, tak? Ale wszystko jest okupione bardzo dużym wysiłkiem. Poranne wstanie, ubranie się, wydaje ci się to takie miałkie, takie nieznaczące. Poza tym, wiesz, no, tęsknisz do pewnego rytmu dnia, do nawyków, które weszłaś. No, przez 9 miesięcy to już można wejść w pewien nawyk, tak? Ja prozaicznie też brakowało mi tej postulanckiej sukienki. Pytałaś o tą relację z Panem Bogiem, tak? Że ona się tam bardzo różnie układa u różnych ludzi. Ja na przykład na początku miałam takie poczucie, że jedyne, co mnie trzyma przy życiu i co po prostu pozwala mi rano wstać, to jest to, że miałam takie poczucie, że że to jest jakby kontakt z Bogiem, moja relacja z Nim i że jeżeli ja to wypuszczę, to zginę. Oczywiście, wiesz, można to rozkładać też, robić tego analizę, czemu miałam takie myślenie i czy to faktycznie chodziło o tą relację z Bogiem, czy o coś innego, ale faktycznie ja wtedy bardzo często bywałam w kościele, nadal bywałam często na mszy świętej, wypłakiwałam tam hektolitry łez. W ogóle po tym, jak się dowiedziałam, że mnie zgromadzenie jakby no, wydala, jakkolwiek głupio to brzmi. Ale to, tak, to się używa. Tak, wydala mnie. To ja wtedy naprawdę z pełną świadomością tego, co robię, prosiłam Boga, żeby mnie zabrał. W sumie super, że tego nie zrobił. Natomiast jakby bardzo mocno się jego wtedy trzymałam. A potem przyszedł taki etap, za który się zresztą obwiniałam, już tego nie robię. W ogóle dużo jest takiej winy w tej naszej, bazowania na, dzisiaj rozmawiałyśmy o tym, nie? Bazowania na poczuciu winy w naszej religijności. Przyszedł taki etap, że nie byłam w stanie tego jakby dłużej godzić. W sensie nie byłam w stanie żyć zakonnym życiem, nie będąc w zakonie. I zaczęłam to jakby... Im bardziej wchodziłam w ten straszny, wrogi świat, tak? On też jest często tak przedstawiany w formacji zakonnej, tak? Że może nie robi się tego wprost na zasadzie BBB, nie, no bo przecież jesteś też, służysz ludziom i niesiesz im, tak? Królestwo Bożej Miłości. Ale trochę tak jest pokazywanie tego, że my jesteśmy tu ostoją, jesteśmy w kontrze do tych zagrożeń świata, tak? Tego szatana, który tam czyha za każdym rogiem. I jak ten właśnie ten świat zaczął mnie tak coraz bardziej wciągać, no to ciężko było stać w takim rozkroku. Więc bardzo długo w tym rozkroku stałam z różnych względów, a potem zaczęłam po prostu pozwoliłam sobie na samodzielne myślenie, na negowanie i pozwoliłam sobie na zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi na te pytania naprawdę tak, jak czuję, a nie tak, jak mnie uczono od małego i jak wypadało dobrej katoliczce odpowiadać. A ponieważ moje odpowiedzi niekoniecznie idą w zgodzie z nauczaniem Kościoła katolickiego, to na ten moment paradoksalnie uważam, że właśnie teraz moja relacja z Bogiem jest najbardziej autentyczna. Natomiast ja uważam, że... Sorry, bo tak skaczę po tym. Czasami ludzie tam mówią, jaki fragment Pisma Świętego jest dla nich jakiś taki ważny, kluczowy i tak dalej. W ogóle było to takie bardzo... Jak byłam w zgromadzeniu i byłyśmy z postulantkami takie troszeczkę egzaltowane w tym wszystkim i w ogóle, to tam rozważałyśmy to Pismo Święte i tak bardzo zazdrościłam tym siostrom, które na przykład miały swój ulubiony fragment i ten fragment je tak definiował i one tak się w tym odnajdywały i one tak czuły, że przez ten fragment to właśnie Bóg do nich przemawia tak wyjątkowo. A ja tak trochę nie miałam tego fragmentu. Tak go trochę momentami na siłę gdzieś tam szukałam i jakoś tak. I powiem Ci, że mam taki fragment teraz i zdecydowanie, jakbym miała jeden wybrać z
z całego Pisma Świętego, którego oczywiście całego nie przeczytałam, ale z tego, co gdzieś tam znam i słyszałam i czytałam, to są słowa: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I uważam, że 100 razy bardziej wolę świadomie pewne rzeczy kwestionować, ale są one zgodne, czuję się z tym uczciwie, o tak bym powiedziała. Nawet jeżeli to na dany moment, na dany kształt Kościoła, który tworzą ludzie, niekoniecznie się wpisuje i w jakiś sposób mnie dyskredytuje i nie mieszczę się w tą ramkę, która jest tworzona. Natomiast jakby Bóg był i jest i myślę, mam nadzieję, że będzie dla mnie ważny i tak jak powiedziałam, mam wrażenie, że paradoksalnie teraz jest mi do Niego bliżej i autentyczniej niż było kiedyś. No właśnie, siostry mogą powiedzieć, no właśnie, czyli jednak dobrą decyzję podjęłyśmy w imię woli Bożej. Ponieważ tak pięknie to ubrałaś słowa, więc myślę, że tym, chciałam powiedzieć, optymistycznym akcentem dobrze jest chyba skończyć tę naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję. Ja również. Że też chciałaś podzielić się trudnym kawałkiem swojego życia i swojej historii. I ja mam nadzieję, że nawet w głowie mi się zapalają takie osoby, które wiem, że mają podobne rzeczy przeszły. Więc mam nadzieję, że ta nasza rozmowa trafi do ludzi, do kobiet, które miały podobne doświadczenia. Chciałabym, żeby dała im taką nadzieję, że to nie po ich stronie jest coś nie tak, że nie są jedyne, że nie są same. I żeby się nie bały żyć. No, ten świat nie jest taki straszny. A jeżeli słucha nas jakakolwiek z sióstr, która potrzebuje pomocy, to nasze Centrum Pomocy Siostrom Zakonnym jest na siostry bardzo otwarte. Można do nas dzwonić, można pisać. W opisie filmiku zalinkujemy. Jeszcze się zgłaszam, że chciałam jeszcze powiedzieć jedno zdanie, że to, co robisz z różnymi osobami wokół siebie w ramach centrum i nie tylko, jest bardzo istotne. Fantastycznie, że taka inicjatywa powstała, dlatego, że to jest coś, czego mi bardzo brakowało, kiedy ja wróciłam do domu. Czułam się strasznie osamotniona. Miałam wrażenie, że to jest tylko i wyłącznie moja historia, że w ogóle jestem jedna na milion i wyklęta i nikt tego nie przeżył. Miałam nawet takie sytuacje, że gdzieś z dziewczynami, które w podobnym czasie opuściły zgromadzenie, widziałyśmy się parę razy, ale nie było to w jakiś sposób tak spięte i uważam, że to jest bardzo ważne i że bardzo warto wspierać takie inicjatywy, więc mam nadzieję, że jak ktoś nas słucha, to wesprze. No ja też mam taką nadzieję, że będziemy mogli się rozwijać z naszymi działaniami. Ja mam takie marzenia i wiem, że są ludzie, którzy marzą podobnie, żeby tą opieką otaczać siostry coraz bardziej kompleksowo, żeby też tworzyć takie miejsce, gdzie takie osoby będą mogły się zatrzymać. Ale też mam takie marzenie, być może ono jest bardzo przyszłościowe, być może ono jest na za 50 lat, nie wiem, ale mam takie marzenie, żeby też można było wejść do sióstr, do konkretnych wspólnot, konkretnych zgromadzeń i pokazywać siostrom, dawać siostrom narzędzia, żeby sobie z tymi różnymi sytuacjami trudnymi radziły. Bo mi przyświeca takie motto, które w konferencji przeciwko przemocy ze względu na płeć powiedziała jedna z sióstr z Indii, nie pamiętam jej nazwiska, ale że właśnie mówienie o tych trudnych rzeczach, o nadużyciach, o przemocy, która się wydarza, jest faktem, więc po prostu tylko mówienie o tym i próba szukania nowych dróg będzie przywracać życiu konsekrowanemu jego życiodajny charakter. Więc takie jest moje marzenie co do naszego działania centrum, więc jeżeli ktoś potrzebuje, to zapraszamy do kontaktu. Jeżeli ktoś nas chce wesprzeć, to też zapraszamy do kontaktu i wszystko zawrzemy w opisie. Jeszcze raz dzięki. Dzięki bardzo.